Cześć, witajcie, tutaj Zuza Czuryło. Jesteśmy na naszym YouTube'owym kanale OCS. To są wiadomości żeglarskie. Tego tygodniowy odcinek podsumujemy to, co się działo w żeglarskim świecie w tygodniu minionym. No to zaczynajmy. Ineos Team UK prowadzi Prada Cup. Brytyjski zespół Ineos Team UK triumfował w pierwszej fazie Prada Cup. Po trzech rundach, każdy z każdym, Team Bena Ainsley'ego zdobył komplet punktów i awansował bezpośrednio do finału Prada Cup. W półfinale zmierzą się załogi Lunarossa Prada Pirelli Team oraz American Magic. Zwycięzca całego Prada Cup zmierzy się w marcu z nowozelandzką załogą Emirates Team New Zealand w wielkim finale America's Cup. Ciasny finisz Vendée Globe. Fani wokół ziemskich regat Vendée Globe jeszcze nigdy nie mieli okazji oglądać tak bliskiego finiszu. Prowadzącą trójkę dzieli zaledwie 70 mil morskich, a w 400 milach morskich straty do lidera mieści się aż 7 zawodników. Prowadzący Charlie Dalleon obrał trasę bliżej Półwyspu Iberyjskiego, natomiast drugi, Louis Barton, znajduje się bardziej na północny zachód. Niedaleko za dwoma Francuzami płynie Boris Herman, który tylko czeka na błąd któregoś z nich. Jules Verne znowu nieudany. Frank Camat i Charles Caudrelier zdecydowali o przerwaniu próby bicia rekordu wokół ziemskiej żeglugi. Uszkodzenie prawej płetwy sterowej okazało się niestety zbyt poważne, żeby można było przeprowadzić naprawę na wodzie. Załoga kieruje się obecnie do Cape Town w celu ocenienia szkód i podjęcia ewentualnej naprawy. Nowy ranking meczowy. World Sailing wznowiło publikację meczowego rankingu sterników. W poprawionej edycji uwzględniono wszystkie regaty, które odbyły się podczas zawieszonego roku 2020. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem pozostaje Patryk Zbroja, a po dwóch zwycięstwach w imprezach Polish Match Tour drugim z Polaków w rankingu został Przemysław Tarnacki. Karty World Match Racing Touru. World Match Racing Tour zdecydował o przyznaniu kart turowych uprawniających zawodników do startu w każdym evencie odradzającego się cyklu. Karty trafiły ponownie do aktualnego mistrza świata Taylora Canfielda, siedmiokrotnego mistrza świata Iana Williamsa, dwukrotnego mistrza świata Phila Robertsona i aktualnego światowego numeru 1 Szwajcara Erika Monea. Nowymi posiadaczami kart stali Francuzi Maxime Menil oraz zaledwie 23-letni Nowozelandczyk Nick Enod-Johnson. Jazz Match Cup. Pierwsze regaty meczowe tego roku zorganizował australijski Royal Freshwater Bay Yacht Club. Regaty w Perth wygrał Will Bulldown przed Ethanem Pierre-Lowe oraz Conorem Nicolasem. W regatach wziął udział 7 załóg, w tym 2 kobiece. To by było na tyle, słuchajcie, z tegotygodniowych wiadomości żeglarskich. Na kolejny odcinek zapraszamy już w następny poniedziałek, a dzisiaj wieczorem widzimy się na żywo, tym razem na Facebooku, w trakcie rozgrywek Polskiej E-Ligi Żeglarskiej. Tam my, czyli Maciek Cylupa i Zuza Czyryło, będziemy dla Was te wyścigi na żywo komentować. Do zobaczenia.